Johnny the rzeźnik. Jedzenia starczy nam naprawdę na lata. Może najwyższy czas pomyśleć o... Nie, czekaj. Pomyśleć o jakichś lepszych daniach, tylko że mam źle podzielone te wszystkie obowiązki. Daj mi się transportem tego. Ile razy mam ci kazać? Widzicie, on coś innego robi. Zrobimy tak, zajmij się transportem. Hauling to jest, działa z moda, a transport to jest z gry. Może coś tam jest spierniczone. Okej, okay, Johnny zabiera towar. Czemu ty... Męczy mnie, gościu. Widzę, że nie chce transportować. Tu jest zimno, tutaj nam się mięso nie popsuje. A tyle żarcia to ja nie chcę, żeby się zmarnowało. Musimy go ręcznie tutaj. Raven w końcu się zajęła pracą nad badaniami. Jeszcze jedno mięsko. I potem rób se, człowieku, co chcesz. I pyk. Jak z pracą? Przemyślmy to. Przemyślmy to. Nad czym mamy problemy? Wiemy, że badania stoją w miejscu. Więc tak jak tu widzimy, Raven ciężko pracuje na nowym stole do nauk. Więc wydaje mi się, że zostawimy ją po prostu tutaj przy tych badaniach i niech cały czas ciśnie z tym tematem. Czy coś więcej warto jej dać? Nie. Ona jest zbyt cenną osobą, ma tam opcję negocjacji, bycia strażnikiem, hakowanie jej możemy dać, cokolwiek to daje. Intelektualne wiadomości, tak. Hakuj, modyfikuj mechanoidy, to coś nowego jest. Chyba z moda. I tyle. Lekarzy mamy dwóch. Jest to Dragon i Johnny. Johnny Dragon, tutaj jeszcze Piotr też widzimy, może się zajmować leczeniem. Ma tutaj nawet ten płomyk jeden, więc damy mu też na jedynkę. Dalej. Brakuje mi sprzątacza. Też sprzątanie to nie jest jakaś ważna rzecz. Do sprzątania zawsze mogę oddelegować jakąś osobę w momencie, kiedy potrzebuję, żeby coś było posprzątane. Chociaż no, fajnie by było utrzymywać zawsze wysoki poziom czystości w kolonii. Ale to jest ciężkie do osiągnięcia, bo praktycznie jedna osoba musiałaby cały czas sprzątać. Widzimy, że z jedzeniem nie jest najlepiej. O, tutaj pajączka zebrał. Ciekawe, czy będzie mięso owadzie, czy... Pewnie owadzie, bo to jest pająk. Tak, owadzie mięso, to trochę lipa. Czy pani była urodziła? Nie jeszcze. A czy żuczek się wykluł? 39%, ale jest postęp. Zdrowie, późna faza ciąży, nadal nic. Dobra, wracając do pracy. Myślę, że od myśliwych ich na razie wyłączę. Nie potrzebuję, żeby byli myśliwymi. Budowniczy będzie Dragon. Tutaj Raven jest też dobra w budowaniu. Też jeśli chodzi o budowanie, to ja nie zlecam aż tak dużo prac budowlanych. Oni powinni się tym zająć od razu. Od razu. Skoro mam jakiś zamysł, to wtedy ja tutaj rozkładam cały plan budowy, więc powinni się tym zająć momentalnie. Co z rolniczeniem? No właśnie. Raven jest od badań. Co się stało? Co się stanęło? Sebo jest atakowany. Przez kogo? Przez pajączka. Szybko do boju. Piotr, ratuj. Są tu jeszcze te zabójcze, te pajączki? W pobliżu? Na razie spokój, ale tu widzimy. Coś pajączek zabił. Tormadon. I on go tu zjada. Niebezpieczne są. Te słoniki też nam chcą pozabijać.
Chyba te słonie zostały przez właśnie te pajączki pozabijane, chociaż one widzę zjadają. Tutaj lama była. Nie, alpaka. No trudno. Padł. Znowu do pracy. Kto będzie naszym rolnikiem? May. Jesteś słabym rolnikiem. Może Johnny. Po prostu Johnny będzie się zajmował rolniczeniem. Tutaj możesz dać na dwójkę. Hakowanie będzie. Raven. Johnny będzie naszym tutaj. To będzie rzemieślnikiem. Raven jest oczywiście dobra. Dragon nie będzie rzemieślnikiem. Ej, to jest ciężka decyzja. Może wy mi w tym pomożecie, bo naprawdę nie wiem, jak tu ogarnąć tą sprawę. Dobra, jacyś goście przyszli. Możemy wam zapewnić tutaj pomoc. Konfederacja The Battle Cell. Nie umiem tego czytać. Battesler. Zobaczmy, jeszcze idą. Jak tu przydzielić, Piotr, tych ludzi? Kto ma mieć jakie zadania? Ty widzimy, Piotr nie będzie rzemieślnikiem. Ej, ty masz zapał do górnictwa. I do bycia budowniczym i myśliwym. Dobrze strzelasz. I pomożesz w kucharzeniu. Natomiast nie będziesz rolnikiem ani ogrodnikiem. Wszyscy powinni mieć tragarzowanie na pierwszy punkt. Oni nigdy nie tragarzują. Dobra, Piotr będzie chyba kucharzem. Gdzie jest moja to? Nie, właśnie nie chcę na jeden. To nie działa, jak daję na jeden. Już nieraz testowałem. Każdy musi mieć swoje zadania. Ale wiesz, wtedy oni wykonują... No nie jest to jakoś fajnie ogarnięte. Tak jak wiesz, kto się czym zajmuje, to przy okazji sobie skillują dobrze. Gorzej, jak nam postać zginie. Obiadek. O, przyszli goście. Mamy tutaj entertain. Oni przez chwilę zostaną do momentu, aż temperatura nie spadnie. Myślę, że Raven możesz tu pogadać. Troszkę cię wybudzę. Mnie się zdenerwuje, ale trudno. Okej, co my tu mamy? Ja mam w ogóle dużo pieniędzy. Mamy 1300 srebra. To jest bardzo dużo. Z komponentami nie stoimy jakoś najlepiej. Tkanina też... Joint mam jeden, mogę im opchnąć, nie? Za 7 dolców. Ambrozji mam dużo i mamy tam krzaczki z ambrozją, więc ja bym sobie to zostawił. Chociaż. To jest dobry biznes. Na przykład 18 sztuk bym im opchnął. To już mamy 190. Czyli tak czy siak musiałbym coś od nich kupić. Mają kapelusz słabej jakości. Czekaj, na razie ambrazję zostawimy. Dogscrap ze story. Turbo Gear. Jakieś dobre rzeczy tu są, ale ja bym je sprzedał. Bo nie mogę od nich nic kupić. Nie no, mogę jakiś ten launcher kupić, mogę kupić leki, mogę wziąć. Leków mam dużo. I racje żywnościowe, 3 sztuki, to bym wziął. Na razie, przydadzą się. Ja bym opchnął te dwie rzeczy, już dostaniemy dużo pieniążków. Tego jointa w takim razie
Zostawimy sobie, a ja sprzedam te złe rzeczy. Kurczę, to jest dużo warte. Pchnijmy im wszystkie te śmieci. To nie jest mi w ogóle potrzebne. Ja bym im to opchnął. 519, to mógłbym jeszcze leki tutaj wziąć. Też nie potrzebuję ich. Taki deal bym musiał zrobić. Ta odzież plemienna jest dużo warta. Jest niesamowite. Coś więcej może dam radę kupić od nich? No chyba nie. Kapelusz tylko, normalny 21%. Na pewno kapelutek będzie nas chronił przed wysoką temperaturą, a nie każdy ma kapelutka. Ja bym go wziął, i tak dwa tylko dolce kosztuje. I jeszcze bym opchnął może jedną ambrozję, żeby dopchnąć tutaj do o. O, dwie ambrozje i będziemy mieli dobry deal. Akceptuj. Nieźle się utargowałem. Pewnie po kapelutek zaraz ktoś sobie przyjdzie. Dobra. Tutaj pani sobie jest leczona. Co się tu stało? Zadrapanie. Aha, bo to jest pan Sebo. A pani Sebowa już chyba urodziła. Nie wiem. Dragon tutaj buduje. Ja bym chciał, żebyś teraz... Może nie, zajmij się nie howlingiem, a zajmij się... transportem. To musimy odtransportować. Jak stoimy z ambrozją? Mnożnik wzrostu. Nieodpowiednia temperatura, więc tutaj nam nic nie rośnie. To też nie działa, bo nie mamy stali. Medical emergency, wiem. Kościół się stara. Myślę, że będzie żyć. Ach, Raven, wiem, że miałaś pracować tutaj nad badaniami. Czemu karmisz tego darmozjada? Wyślemy ciebie na małą wyprawę. Tych rzeczy mamy dużo, ja bym zaczął je sprzedawać. Mamy dużo gotówki, dużo rzeczy, a całkiem blisko nas znajduje się wioska. I wyślemy Raven, żeby ona tam spróbowała pohandlować. Moment, zjem sobie zupki. Widzimy, są dwie wioski. Nie wiem, czy różnica w biznesach. Show what will buy. No właśnie, tu jest niby, że wszystko oni będą kupować, ale... To tak nie powinno działać. Szkoda, że nie pokazują, co sprzedają. No nic, stwórzmy karawanę. Aha, bo ona jest w ciąży. Będzie wolniej się poruszała, a pan Sebo jest chory. No nic, no pójdziemy z nią. I Raven. 15 tiles na day, a tak? 3. Nie, to musimy wziąć tak. I teraz mamy do sprzedania parę pierdół. Nawet bardzo dużo pierdół. To myślę, że opchnę, bo nie jest mi to potrzebne. Super stal mi się przyda. Fecal sludge, to nikt nie kupi. Water tube, możemy sprzedać. Termostacik jeden, nie jest mi potrzebny. Tutaj nie wiadomo, co to jest. Jakiś bug, ale możemy to wziąć. Jest sporo warte.
Ciekawe. Ludzie i zwierzęta. Co, nie mogę nic więcej rzeczy pozabierać? Myślę, że opchniemy to na razie. Z chitynę, z insekta też opchniemy. Futro z szynszyla. Bardzo dużo warte. Jednego jointa. Ohoho. Te cegły to się nawet nie opłaca ich zabierać, bo się mogą przydać. Ale nie widzę tutaj srebra na przykład. Moment, coś się chyba zbugowało. Stwórz karawany. Jeszcze raz, badania. Świat. Stwórz karawany, przedmioty. Brakuje mi połowy przedmiotów, które mam. Ekwipunku. Ej, no coś się zrypnało. Musimy to sprawdzić. Napiszemy gierkę. Wyjdziemy. Odpalimy jeszcze raz. To jest pierwszy raz, kiedy się... Cholerka, wyszedłem z gry zamiast do menu. No, tak więc cięcie. To ciekawe. Po restarcie gry nie ma. Nie ma połowy tych przedmiotów. Dla mnie to jest spory kłopot. Może muszę wysłać karawanę? Dobra, wyślemy tą karawanę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie Raven. Potrzebujemy jedzenia. Więc spokojnie możemy wziąć... Czekajcie, choose route, stąd tu. 0,8 dnia. To spokojnie jeszcze, może nawet nie to, tylko weźmiemy jakieś tam proste dania. Pozbędziemy się niektórych rzeczy, czyli tak jak wcześniej zaznaczałem, to. Te wszystkie skóry, futro z szynszyla. Jedno zioło opchniemy. Myślę, że jakbyśmy potrzebowali w razie czego gotówki, to tak z 16 sztuk ambrozji jestem w stanie opchnąć. Tą stal, cegły nie i te tutaj dziwne rzeczy, które nie wiem co to jest. To jest jakieś dziwne zbugowane. I na razie tyle. Jedzenie styknie, tak? Tak, i pani była ciężarna. Akceptuj. Oni niech się tam wybiorą. Później jak wróci, to będzie dalej tam handlowała. Dragona. Dragon tutaj cały czas transportuje rzeczy. Ciebie też bym chciał, żebyś zajęła się transportem, bo to... Wy się opierdzielacie. Ja potrzebuję, żeby budowa trwała. I żeby... w końcu zbudować ten pokój. Stali też nie mam. Czy jest gdzieś stal? Ten deszcz mnie tutaj denerwuje. Tu jest stal. Prasowane żelazo. Polecenie. Kop. Ktoś musi być 100% górnikiem. I górnikiem będzie Piotr. Piotr będzie górnikiem. Co u ciebie z tym, z potrzebami? Weź se chłopie zapal joint, to będziesz spokojniejszy. Czy ambrozję mogę mu dać? Mogę. Zjesz jedną ambrozję, zapalisz jointa, to ty będziesz... Piotr będzie głównym narkomanem. Medical emergency. Co, jeszcze źle? No, zwierzaczek się leczy. Nie mamy szpitala. To też jest kłopot. Podłogi plus. Nie, to będą more floors. To jest chyba lightwood, tak? Czy white? Chyba to. Tutaj to zbudujemy, żeby już było skończone. Widzę, że się cieszysz. Najwyżej on tam przedawkuje, no to trudno. Naćpany ziołem. Ale zobacz, jak mu to poprawia humor. Na haju 13, bardzo szczęśliwy, ambrozja plus 5. Tutaj te zwyrole nam kradną żarcie, szkoda.
Może przetransportuj te leki. Daj mi się transportem kapelusza. I na razie tyle. Mi się wydaje, czy oni za mało pracują. Jak wygląda harmonogram? Na przykład Piotr nie ma godzin pracy. Piotr, zapierniczasz tu. Go Juice. Tak. Właśnie, zobaczmy, czy już karawana dotarła? Jak to tam wygląda w świecie? Nie, dopiero się szykuje na wyjazd. O, budyneczek został skończony, super. To musimy teraz sobie tutaj zaplanować, tylko jest strasznie ciemno, musimy poczekać na dzień. Nie da się tu wyłączyć tego oświetlenia? Wiem, że to jest mod. Chyba nie ma. A szkoda. Okej, okay, Raven jest w podróży. Akurat zaraz po wyprawie przestała podróżować. Myślę, że sami byśmy mogli zająć się produkcją dragów. Czekaj, najpierw porozbierać o pożar mamy. Czyli tak, stworzymy kopię tutaj. Do pokoju. To przeniesiemy. Stworzymy kopię też lampki. W ogóle bedroll to powinienem ze sobą zabierać. Ja cholera wziąłem tą tkaninę na sprzedaż. A to jest kłopot. Tak? Z narkotyków można mieć aż tyle hajsu? To by było spoko. Więzienie nie funkcjonuje. Trudno. Chyba, że ja bym przerobił ten pokój. Może na jakieś właśnie pomieszczenia dla moich tutaj kochasiów. Trudno powiedzieć. Raven nadal siedzi. Pożarem się nie przejmujemy, bo cały czas leje deszcz. Ale ze stalą jest kłopot. Chciałbym, żebyś ty zajął się naprawdę górniczeniem tylko. Na przykład olejesz sprawę bycia myśliwym i budowniczym i kucharzem, a będziesz górniczył cały czas. Johnny, widzimy, założył sobie nowy kapelutek. Szkoda, bo on ma fajne niebieskie włosy. Ale wiemy, że ten kapelutek sprzęt. Powinien go chronić od ciepła. 9 stopni, więc to jest duża izolacja. Może tu byśmy uszyli jeszcze jeden, dwa kapelutki dla nich. Na przykład kapelusze kowbojskie razy dwa. No i dobra, czekamy, aż Raven dotrze do wioski. Ten odcinek będziemy już kończyli i tak się dosyć mocno przedłużył. Tak więc na razie.